pierwszej ciąży zdecydowałaś się na wspaniałą i dość odważną sesję. Mówię tutaj o sesji, która odbyła się na ulicach Warszawy i byłaś tam nago. Czy w tym roku również planujesz w tej ciąży jakieś wyjątkowe zdjęcia? No, mam nadzieję, że będą wyjątkowe. Dla mnie będą wyjątkowe, a czy pytasz o samą prowokację, to nie ma to na celu prowokacji, to jest po prostu moje poczucie estetyki i kobiecego piękna, pewnej naturalności, którą ja bardzo lubię. No, mam nadzieję, że będzie też piękna sesja. Tyle. Też będzie bez ubrań? Zobaczymy, jak wyjdzie, bo nie wiem. Zobaczymy, jak poniesie nas twórcza wena podczas tej sesji.